Друзья, всем привет! Пекный видок за окном. О, помиям, что пада и брзко, но огульный пекный видок. Там с тылу, там где так шаро, там есть затока. И есть файне. А дзисяй хотел бы показать новый закуп, який себе подчинил остатними часы в Юли, в склепе Юла. Есть то... Jest to taka maszynka do odszczurzania. Do odszczurzania po debilach. Taka maszynka do zbierania śmieci. Zawsze jak gdzieś przyjadę, skorzystam z możliwości przenocowania, to zawsze robię, to zawsze sprzątam śmieci. Nie po sobie, bo ja nie śmiecę. Zabieram swoje śmieci zawsze ze sobą. Ale niestety banda debili śmieci zostawia, śmieci wyrzuca. A ja chcę chociaż tyle zrobić. Dla uspokojenia może trochę swojego sumienia, to raz, a dwa bardziej do tego, żeby ludzie miejscowi, którzy tak zwani tubylcy, którzy mieszkają w tego typu miejscach, tudzież obok tego typu miejsc, nie kojarzyli wszystkich, którzy stoją kamperami, przyczepami, busami jako śmieciarzy, żeby zobaczyli też, że są inni ludzie. Także, zawsze to robiłem za pomocą rękawiczek gumowych, co wam pokazywałem, ale niestety kilka razy natknąłem się na ludzinę, nie będę wyjaśniał, chyba już głębiej wyjaśniał, o co chodzi, no i nie było to zbyt przyjemne, więc stwierdziłem, że kupię sobie taką maszynkę. Taka maszynka kosztuje 11 zł czy 10 zł 10 albo 11, nie pamiętam. Wydłuża rękę i daje fajny chwyt. Także zaraz ogarniemy, co tu wokół mnie jest i zobaczymy, jak się to spisuje. Byłem tu tydzień temu i sprzątałem, więc tych śmieci na pewno będzie mniej, ale na pewno się jeszcze znajdą. Kurczę, fajnie to łapie. Szczerze mówiąc, pierwsze dwa śmieci, rewelacja. Naprawdę. Działa to super. Nie wiem, tak zjeść McDonalda, wypierdolić wszystko do lasu. To oczywiście chyba była ludzina. No i co ludzie mają w baniach, to ja nie mam zielonego pojęcia. Znaczy mam, ale mnie YouTube zablokuje, jak powiem, co mają ludzie w baniach. Jak powiedział, że nasrane, to by zaraz wywaliło. Nie no, powiem wam, że maszynka działa naprawdę spoko. Nie trzeba się schylać, nie trzeba tego łapami brać. Chociaż mnie to tam jakoś super nie rusza. Jaki to jest kurwa syf. Mnie to jakoś super nie rusza, że ja łapami biorę rzeczy, śmieci. Ale mimo wszystko nie jest to przyjemne. Szczególnie jak się trafi na gówno. Tu sprzątałem ostatnio całą okolicę. Jest lepiej, ale oczywiście patałachy śmiecą dalej, nie? Bo przecież kurwa. Bo przecież kurna. Zobaczcie w ogóle, kiedyś trzeba było. Zobaczcie, co jest w tych krzakach. Po prostu jaki jest syf. Dzisiaj nie mam czasu już tam ogarynać, ale następnym razem muszę w te krzaki wleść i zrobić porządek, bo przecież
nikt tego nie robi, już nie wspominając o władzach lokalnych. Pomijam to, ale niestety zrobili to ludzie, nasyfili ludzie. Nasyfili częściowo oczywiście zwykli plażowicze, może i większość, ale też niestety nasyfili wszyscy ci, którzy przyjeżdżają tutaj pokamperować. To niestety się muszę przeprosić z butelką i ją wylać, ale chcę pokazać, że nawet taką butelkę można chwycić. Nieźle. Tu oczywiście na stronę. Tu papieroski, a jak? Ale powiedzcie, kurna, 11 czy 10,99 maszynka naprawdę usprawnia proces zbierania śmieci. Umożliwia chwycenie rzeczy cięższych. Zaraz wam pokażę widoczki, bo słyszycie jak szumi. Ale najpierw zbieramy śmieci. Ciekaw jestem tylko jak długo ona pociągnie, ale... O, maksratę. Dziękuję McDonaldowi. Ciekawe jak długo te rączki wytrzymają i jak... kiedy to się rozwali. Ale jak na razie... nie ma co narzekać. Kurde, te butelki. Tu nawet można spoko chwycić. Puszki z trawy wyrwać. Jak się ma trochę zgrabności. Ludzie, czemu wy to wypieprzacie? Naprawdę, nie ogarniam was. Gacie, kuźwa. Naprawdę. Obsrane majty. Szok. Wiejskie ziemniaczki. Nie powiecie mi, że to nie jest z kampera. Na 100%. Jakaś mrożonka z ziemniaczkami. To z McDonalda. Dziękujemy McDonaldowi. Maszynka działa. Jeszcze tu idę po prawo. Niestety zaraz muszę stąd uciekać. O, jakaś uparta, bo pełna, znaczy z wodą. Już weźmiemy w rękach. Jestem jakiś obrzydliwy. Widoczki za chwilę. Najpierw śmieci. To też mi nikt nie powie, że to nie jest z kampera. Na 100%. Zmniejszymy objętość. Bo... O.
Tydzień temu to wysprzątałem. Widzicie, jaki jest syf. Przyjdzie kubusia, wypije. Pewnie jeszcze dziecko. No ale dzieci to mogą śmiecić, bo to wiadomo. To dziecko. Trochę zrozumienia, stary dziadu. Pringlesika zjadło. Maseczka na ryj. Wiadomo. Dobra. Kończymy to na dzisiaj, bo się trochę spieszę. Chciałem wam tylko powiedzieć, że maszynka z Julii do zbierania śmieci, rewelacja. Nie wiem, jak będzie z jej trwałością. Cudów się nie spodziewam. Ale naprawdę bardzo fajny sprzęt. I kupcie sobie taką. Kupcie sobie taką i posprzątajcie śmieci, jak jesteście, gdzieś stoicie. Nie swoje oczywiście, bo wierzę, że nie śmiecicie. Po prostu posprzątajcie śmieci. Niech ludzie też widzą, że nie każdy jest debilem. No. A na koniec troszkę widoczków z wczesnowiosennej Zatoki Gdańskiej w Osłoninie. Pięknie jest. Co prawda brzydko, ale pięknie. Nie żartuję, naprawdę jest super. Pogoda taka se, chłodno. Rok temu było lepiej. Dokładnie rok temu Mateusz zamknął Polskę na 2 tygodnie. Rok minął, dokładnie od tego dzisiejszego dnia. Też tu stałem, dokładnie rok temu. Taka mała rocznica. Nic. Paka, друзья. Paka.